Edyta Nawrocka, witam Państwa 4 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego prezydent Wałbrzycha Roman Szołomej przytoczył dane odnośnie słabych wyników egzaminów uczniów wałbrzyskich szkół. Władze miasta chcą poprawić tę sytuację, a my pytamy dyrektorów wałbrzyskich placówek, jakie mają pomysły na polepszenie wspomnianych statystyk. Z danych wojewódzkiego kuratora oświaty wynika, że Dolny Śląsk plasuje się poniżej średniej krajowej pod względem wyników egzaminów w klasach trzecich gimnazjum i ostatnich klas szkół średnich. Wałbrzych natomiast osiągnął wynik nieco gorszy niż średnia wojewódzka. Z tym stanem rzeczy nie godzą się władze miasta i zapowiadają, że Wałbrzych ma stać się miastem o wynikach dobrych, a nie przeciętnych. W założeniu poprawy warunków i funkcjonowania naszych szkół bazowych, kadrowych, dążymy do tego, aby poprzez te wspierające działania osiągać coraz lepsze wyniki nauczania. Te programy, które do tej pory były realizowane na terenie miasta, one powinny się przyczyniać i które będą realizowane w najbliższym czasie, tak zwane programy miękkie, będą się przyczyniać do tego, aby ten stan funkcjonowania szkoły, statutowe zadania szkoły były w pełni respektowane, realizowane i aby te wyniki były odpowiednio osiągane. Zdaniem dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk wyniki powinny się z czasem poprawiać, ponieważ miasto zaczęło w ostatnich latach inwestować duże sumy w poprawę warunków infrastruktury szkolnej. Ponadto szkoły biorą udział w wielu programach unijnych i doposażają swoje placówki w wysokiej klasy sprzęt dydaktyczny. Swoje pozytywne skutki zdaniem dyrektora będzie także miało zintegrowanie wałbrzyskich szkół w mieście dzięki odzyskaniu grodzkości. Ta statystyka była jednak konstruowana na potrzeby byłego powiatu wałbrzyskiego. Nie było w tych statystykach wyłączone miasto Wałbrzych, a dzisiaj mamy zdecydowanie jakby nową rzeczywistość od 1 stycznia tego roku, gdzie wszystkie szkoły Wałbrzycha, ponadgimnazjalne i pozostałe, współpracują razem. Myślę, że to też będzie czynnik, który wpłynie na podwyższenie naszej jakości. Z kolei dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu, które zwykło podnosić średnią dla całego miasta, uważa, że problem tkwi w zbyt dużej rozbieżności pomiędzy szkołami, które kształcą dobrze, a tymi, gdzie potrzeba jeszcze wiele pracy. To nie jest tak, że tu jest jakby jedna miara, bo przypomnę, że w Wałbrzychu są szkoły, które, no chociażby tak moja, gdzie wyniki egzaminu gimnazjalnego plasują się nie tylko, że w czołówce Dolnego Śląska, ale są jednymi z lepszych wyników w Polsce. Sposobów na pewno jest kilka, które można zaradzić. Musi być wola, musimy uświadamiać też rodziców, bo przypomnę, że bardzo istotną rzeczą jest pewna zmiana mentalna także wśród części rodziców, żeby się bardziej interesowali swoimi dziećmi, żeby stawiali im wyżej poprzeczkę, a proszę zobaczyć, że nie zawsze to się dzieje. Także to nie jest tylko kwestia samej szkoły. Oczywiście, że szkoła jest tu jakby w dużej mierze takim czynnikiem determinującym, ale środowisko, dom rodzinny również odgrywa ważną rolę. Oprócz inwestycji w infrastrukturę szkolną w wysokości 30 milionów złotych, władze miasta zwracają także uwagę na dofinansowanie np. programów doskonalenia kadry nauczycielskiej i innych o łącznej wartości 10 milionów złotych. Już właściwie rozpoczęliśmy realizację takiego programu doskonalenia kadr nauczycielskich, który zakończy się w 2015 roku na wiosnę, z tego co pamiętam. I to jest program za 1 900 000 złotych, a więc jest to bardzo duży program, który pozwoli tą kadrę, która i tak w swoich warunkach i możliwościach doskonali się, uzyskuje stopnie awansu zawodowego. Tu chcemy, aby ten program wspierał przede wszystkim nauczycieli w dążeniu do poprawy jakości pracy tych szkół. Dyrektor Energetyka zwraca także uwagę na duże programy dotyczące kształcenia zawodowego, które realizowane są na terenie miasta. Po pierwsze, Centrum Modernizacji Kształcenia Zawodowego, a więc bardzo duży projekt, na bazie którego 4 wałbrzyskie szkoły otrzymały nowoczesne wyposażenie technodydaktyczne, które dzisiaj jest niezbędne do procesu dydaktycznego, jak i do egzaminów zewnętrznych, gdyż każda ze szkół jest od razu ośrodkiem egzaminacyjnym, a więc młodzież ma możliwość bezpośrednio w swojej macierzystej szkole zdawać egzamin zawodowy. To po pierwsze. A po drugie, modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, a więc tak naprawdę bardzo duża liczba godzin dodatkowych dydaktycznych na zajęcia po pierwsze wyrównawcze,
a po drugie na zajęcia z tych podstawowych kompetencji społecznych, a więc język polski, języki obce, matematyka, a więc cały blok tych przedmiotów przyrodniczych. Na to rzeczywiście była niesamowita ilość godzin. Zdaniem Romana Głoda efekty tych programów są widoczne, ponieważ w przypadku jego uczniów znacząco podniosła się zdawalność egzaminów zawodowych. Z kolei dyrektor Robert Wróbel do szkoleń i programów odnosi się z dużym dystansem, a swoim pracownikom radzi, by mocniej angażowali się w swoją misję, jaką jest praca nauczyciela. Ja osobiście mam różne uczucia, zresztą to nie jest tylko moja wypowiedź tego typu, bo idą w tej chwili olbrzymie środki na dokształcanie różnych grup zawodowych, w tym również nauczycieli. Problem jest w czymś innym, że nie zawsze te szkolenia są na odpowiednim poziomie. Nie zawsze jakość jest dobra, nie zawsze te środki unijne, szczególnie które są przeznaczane, są odpowiednio wykorzystywane. I z tym jest bardzo różnie. Ale tu przemana no, jest wymagana taka prosta zasada. No niestety trzeba bardzo się angażować, trzeba dać serce, tak jak wszędzie. Ktoś, kto nie daje w swojej pracy serca, kto nie angażuje się w to dodatkowo, nie widzi pewnych problemów, no to powiem szczerze, żadne szkolenia, żadne kursy mu nie pomogą. O zaangażowanie apelował też prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Deklarował też, że jest otwarty na propozycje zarówno dyrektorów szkół, jak i nauczycieli. Jeśli tylko pojawią się pomysły warte realizacji i rokujące poprawę wyników nauczania, jest gotów wesprzeć takie projekty. Jedno z pierwszych spotkań w sprawie budżetu obywatelskiego odbyło się na Rusinowej. Mieszkańcy dyskutowali m.in. o dawnym budynku szkoły nr 31, w którym powstaje dom seniora. Na Rusinowej do podziału jest 66 tysięcy złotych. Spotkania dotyczą inicjatyw mieszkańców, które udałoby się zrealizować za pieniądze gminy w danej dzielnicy, gdyby okazały się one możliwe do wykonania, a większość zagłosowałaby na tak. Na każdą dzielnicę przypada określona suma w zależności od tego, ile osób w niej zamieszkuje. W sumie do podziału jest 2 200 000 zł na projekty z każdej dzielnicy i 1 800 000 zł na projekty miejskie. Podczas spotkania prezydent mówił o zamierzeniach miasta w dzielnicy, m.in. o rewitalizacji parku na Rusinowej i o odrestaurowaniu zabytkowej bramy. Zamierzamy w przyszłym roku rozpocząć, tak jak robimy w tym roku, w ubiegłym i dokończymy do końca tego roku, modernizację, rewitalizację całego parku w Rusinowie, który notabene jest większy niż Park Sobieskiego. Jego założenie jest nieco inne. Chcemy tam rozpocząć proces rewitalizacji od zbudowania oświetlenia, systemu monitorującego, ścieżek, takie, które będą odporne na zniszczenie. I oczywiście chcemy tam, zgodnie z pewnymi koncepcjami, które już posiadamy, zorganizować place zabaw. Prezydent mówił też o rozpoczętej modernizacji budynku dawnej szkoły nr 31, gdzie ma powstać dom pomocy społecznej. Powstaje ośrodek dla około 50 pensjonariuszy w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, spełniających wszystkie aktualne, najbardziej wyśrubowane normy higieniczne, budowlane, przeciwpożarowe, z windą, ogrodzonym terenem, monitorowanym, oświetlonym, ze świetlicą, salami terapeutycznymi, małą kaplicą, gabinetem lekarskim, pielęgniarskim. Jak uważa prezydent, są duże szanse na to, że wykonawca zmieści się w terminie, a jest nim grudzień tego roku. Za miesiąc mają się rozpocząć przygotowania personelu, a w takich ośrodkach na 50 pensjonariuszy jest potrzebnych od 40 do 50 osób z obsługi. Więc jak podkreśla prezydent, jest szansa na pracę dla opiekunów i specjalistów, pielęgniarki, lekarzy i tym podobnych. Drugi taki ośrodek, większy, ma powstać na ulicy Andersa. W planach są także inne inwestycje na Rusinowej i podczas spotkania pojawiła się dyskusja, czy powinno się je finansować z budżetu partycypacyjnego, czy po prostu z kasy miasta. Niech pan nam zabukuje 50 tysięcy złotych na zrobienie tychże właśnie chodników, nie mówiąc o tym w kontekście czegoś, co się mówi o budżecie partycypacyjnym, bo my mówimy o tym, że tak, było kiedyś boisko, zostały tam dwie bramki, to też jest wniosek do pana, to też będą kolejne interpelacje, żeby bramki, które za chwilę znikną na Złomowisku, bo są w tej chwili na placu budowy, ale służyły dzieciom do, i wielu także i dorosłym, do korzystania z gry w piłkę, a dzisiaj tego terenu już nie ma, bo jak pamiętamy na spotkaniu z nami, kiedy zamykana była szkoła, mówił pan w kontekście tego, że będzie sala udostępniona dla młodzieży, dla starszych i tak dalej. Dzisiaj przejawiają się tam wszystkie aspekty domu seniora, jak pan to ładnie nazwał, natomiast nie w kontekście korzystania osób z zewnątrz.
Jak mówiła Alicja Rosiak, 66 tysięcy złotych to mało i powstaną spory między wspólnotami mieszkańców, na co je przeznaczyć. Powołana przez nią grupa inicjatywna ma zabiegać o plac zabaw i jego nowe wyposażenie. Innym zgłaszanym przez nią problemem są rozrośnięte drzewa, które utrudniają wyjazd z osiedla górniczego, a które można by przyciąć, a także drzewa na dawnym placu zabaw. Pojawiła się także dyskusja na temat, gdzie właściwie ma być zlokalizowany plac zabaw. To nie jest wszystko dane raz na zawsze. Jeśli w tym miejscu był plac zabaw, to on musi być tak do końca życia. Mamy projekt, pani inżynier Korolewska może to potwierdzić, wykonany fachowo na plac zabaw, bardzo zresztą taki ładny, nowoczesny, na terenie parku w Rusinowie. Spotkania z mieszkańcami potrwają do 20 września. Ich harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Propozycje inicjatyw można składać do 30 września. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powiększy się o 2 kolejne spółki. Na terenie podstrefy Wrocław zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymała firma ID Technology Poland, spółka z OO. Spółka będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji wysokiej jakości specjalistycznych etykiet samoprzylepnych oraz konwertowanie materiałów. Przedsiębiorca zainwestuje co najmniej 3 miliony złotych oraz zatrudni 10 pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycje najpóźniej do 1 września 2016 roku. Natomiast na terenie podstrefy Strzelin nowe pozwolenie otrzymała firma Lowara Vogel Polska, spółka z OO. Będzie ona produkować pompy, sprężarki i silniki elektryczne. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 18 milionów złotych. W związku z realizacją kolejnej inwestycji zatrudni 10 dodatkowych pracowników. Firma zakończy inwestycje pod koniec 2017 roku. Nowy poseł z Wałbrzyskiego Okręgu Ruchu Palikota, Wincenty Elsner, twierdzi, że ma pomysł na to, jak powstrzymać młodych ludzi przed masową ucieczką z Wałbrzycha. Chce zacząć od spotkań z dziećmi ze szkół podstawowych i młodzieżą z gimnazjów, liceów i techników. Ruch Palikota, jak deklaruje poseł, zaniepokoił się tym, że młodzi Wałbrzyszanie nie lubią swojego miasta. Spotkałem się z takimi stwierdzeniami mieszkańców. Tutaj stąd wszyscy ludzie wyjeżdżają, młodzi. Kończą szkołę, kończą studia i uciekają stąd. I trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego? Czy możemy coś zrobić, aby ci młodzi ludzie tutaj pozostawali? A więc kogo pytać o to? No przede wszystkim zapytać trzeba tych młodych ludzi. Poseł uważa, że wrzesień to bardzo dobry czas na to, żeby rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tym, co ich boli i co im przeszkadza. Chce się więc spotykać z uczniami od szkoły podstawowej przez gimnazja po szkoły ponadpodstawowe. Policzyliśmy tutaj w biurze naszym, że mamy w Wałbrzychu 14 szkół podstawowych, 11 szkół gimnazjalnych i 10 zdaje się szkół średnich. W sumie prawie 40 szkół. Chciałbym każdej z tych szkół zaproponować spotkanie u nich w szkole ze mną. Spotkanie dyskusyjne na taki temat, jaki będzie dla nich ważniejszy. Wincenty Elsner chce też rozmawiać z młodymi Wałbrzyszanami o tym, jak powinni pracować posłowie, jak ma działać państwo i co chcieliby przekazać rządzącym w Warszawie. Wystąpimy w tym tygodniu jeszcze z propozycją do wszystkich dyrekcji, wszystkich szkół wałbrzyskich, z propozycją zorganizowania tego typu spotkań albo z konkretną klasą, albo w większym gronie w jakiejś sali. Chciałbym, aby to nie był jakikolwiek wykład z mojej strony, bo to nic nie daje wtedy, aby to był dialog, tak aby ja pytał, a młodzież czy dzieci odpowiadały mi, albo oni pytali, jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć ode mnie, o mojej pracy, o tym, co ewentualnie, jakie my mamy możliwości, aby im tutaj pomóc, czy jakieś ich sprawy rozwiązać. Jak mówi poseł, jest w stanie uczestniczyć w spotkaniu w każdej szkole, a nawet organizować spotkania w szkołach innych miejscowości poza Wałbrzychem. Jako jeden z głównych tematów chciałby poruszyć raport profesora Janusza Czapińskiego, z którego wynika, że w Wałbrzychu tylko co 11 mieszkaniec jest zadowolony ze swojego miasta. Pytanie kierowane właśnie do młodych. Czy jesteś zadowolony ze swojego miasta? Czy jesteś niezadowolony ze swojego miasta? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego? I co możemy wspólnie tutaj zrobić, aby w tej diagnozie, która będzie w 2015 robiona, te wyniki byłyby jeszcze lepsze? Młodzież na polecenie Wincentego Elsnera miałaby napisać teksty uzasadniające, dlaczego tak czy inaczej sądzą o Wałbrzychu. Ze zbioru tekstów mają być wybrane najciekawsze i wtedy poseł ufunduje jednoroczne stypendium, które zostanie rozlosowane pomiędzy autorami.
Poseł zastrzega, że nie będzie to wysoka kwota, ale za to ma zostać przyznana szczęśliwemu zwycięzcy loterii już na początku 2014 roku. Ruch Palikota w Wałbrzychu chce też zmienić zaangażowanie społeczne mieszkańców, które w całej Polsce jest, jak wynika z badań, bardzo niskie, bo tylko od 10 do 12% Polaków jest zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych czy partii politycznych. Zrobimy pewnego rodzaju, że tak powiem, kwalifikacje i ci, którzy okaże się najbardziej są, najwięcej już wiedzą, czy potrafią odpowiedzieć na jakiś szereg takich podstawowych pytań dotyczących działania państwa, działania ewentualnie też Sejmu. Tych wszystkich, którzy będą stanęliby w tej eliminacji na pudle, te trzy osoby zapraszam do Sejmu na 2 dni. Przez 2 dni zostaną moimi społecznymi asystentami. Wycieczka do Sejmu dla trojga wałbrzyskich uczniów miałaby się odbyć już pod koniec roku, a spotkania w szkołach mogą się zacząć już wkrótce. Pytanie tylko, czy dyrektorzy szkół nie będą mieli wątpliwości co do politycznego charakteru spotkań i możliwej agitacji w taki czy inny sposób na rzecz partii prowadzącego takie spotkania posła. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy na otwarcie jubileuszowego 50. sezonu w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. I w ten najbliższy weekend już bardzo dużo atrakcyjnych zdarzeń, bo w piątek mamy pierwszą premierę, która zamyka poprzedni sezon, ale też otwiera nasz sezon jubileuszowy, Znikające szkoły w reżyserii Pawła Świątka, młodego, bardzo utalentowanego reżysera z Wałbrzycha. I te Znikające szkoły to jest taka autorska wypowiedź Pawła Świątka o edukacji. O tym, czy szkoły dzisiaj są w stanie pomóc w rozumieniu dzisiejszego świata, dzisiejszej cywilizacji. Premiera Znikających szkół odbędzie się w piątek o godzinie 19, a już w sobotę drugi odcinek Domu aktora, czyli wałbrzyskiego serialu kabaretowego. Pierwszy odcinek spotkał się z Państwa entuzjazmem i teraz będziemy śledzić dalsze losy aktorów wałbrzyskiego Domu aktora. Autorem i reżyserem jest bardzo ceniony dramaturg Michał Walczak, więc zapraszamy na dobrą zabawę już w najbliższą sobotę o godzinie 20. W tym roku podczas Dni Wałbrzycha nad miastem pojawią się balony. Jeden z nich będzie repliką jednego z pierwszych balonów świata. Ten, kto zobaczy go pierwszy, otrzyma niespodziankę. Na uczestników czekają również inne atrakcje. Projekt Kulturalny Wałbrzych rusza już w najbliższy poniedziałek, 2 września. Na początek Biblioteka pod Atlantami przygotowała spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Enerlich o godzinie 17. A o 19.00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Białym Kamieniu zaprosi dzieci od lat 7 na zabawę z teatrem. Każda z instytucji codziennie przygotowała dla mieszkańców Wałbrzycha, a także dla zaproszonych gości atrakcje. Projektem Kulturalny Wałbrzych chcemy rozpocząć taki symboliczny, chociaż w przypadku teatrów nie symboliczny, a prawdziwy sezon kulturalny w naszym mieście. We wtorek 3 września o 17.00 również do WOKU zaprosi zespół pieśni i tańca Wałbrzych. O 19.00 natomiast w Teatrze Dramatycznym rozpocznie się teatralna sztukateria z profesjonalną sesją zdjęciową na dużej scenie, zwiedzaniem teatru, warsztatami i pamiątkami z teatralnego archiwum. A w środę 4 września pojawi się na ulicy Słowackiego nowy obiekt kulturalny – Galeria BWA. Zapraszam gorąco, ponieważ myślę, że chcielibyście Państwo zobaczyć nową siedzibę i chcielibyście również poprzebywać bardzo interesującym malarstwem, ciekawym, pełnym fascynacji górami. 4 września będzie też można dowiedzieć się więcej o tajemnicach Zamku Książ podczas wykładu połączonego z prezentacją archiwalnych fotografii pod tytułem Sekrety zamkowej szuflady, historie znane i nieznane Zamku Książ i jego mieszkańców. W czwartek 5 września z kolei na warsztaty zaprasza Teatr Lalki i Aktora. Zapraszam bardzo serdecznie na warsztaty teatralne z naszymi aktorami. Postaramy się wprowadzić dzieci, młodzież, jeżeli będą chcieli dorośli, w tajniki teatru, w tajniki Teatru Lalek. Pokażemy wszelkie formy Teatru Lalek, które są do dyspozycji w teatrze. Pokażemy, w jaki sposób zachowywać się na scenie. Tego samego dnia Wałbrzyski Ośrodek Kultury na Piaskowej Górze zorganizuje warsztaty wikliniarskie, ale jedną z najważniejszych rzeczy podczas Dni Wałbrzycha będą oczywiście koncerty. W tym roku zaczynamy w piątek o godzinie 17.00. Tutaj na stadionie przy ulicy Ratuszowej odbędą się już koncerty. I pierwszy dzień to przede wszystkim chcemy uczcić i pokazać Państwu laureatów konkursu Wałbrzych ma talent.
Wystąpi tutaj Wojciech Kania, Justyna Medeksza, Silent Life i The Green Irish Team. I to poprzedzi koncert zespołu NA, który będzie gwiazdą wieczoru. Gwiazdy sobotniego wieczoru to gotycki zespół Ciriam, DJ Gromi i Jula, która wystąpi około godziny 20:30. Będzie też pokaz pirotechniczny, duży lunapark, no i balony. Chyba że pogoda nie dopisze. 7-8 balonów prawdopodobnie przyjadą nasi przyjaciele. Najwięksi baloniści w Polsce. Guru baloniarstwa, między innymi Krzysztof Kocot, Krzysztof Rękas i wielu wspaniałych pilotów, którzy latają od lat kilkudziesięciu. Robią takie niesamowite sztuczki z balonami. Zobaczycie Państwo niesamowite starty, lądowania, konkurencje lotów do celu, gdzie można dolecieć z kilku kilometrów na środek boiska, rzucić markę dokładnie centralnie w środek boiska. Kto pierwszy wypatrzy balon braci Montgolfie i powita jego załogę, dostanie nagrodę. A będą też rozgrywki piłkarskie oldboyów, w tym dawnych wybitnych piłkarzy Górnika Wałbrzych, maraton MTB i dzień otwarty w Akwazdroju. W sobotę będzie można zwiedzić salon fitness, strefę squasha i siłownię, ale organizatorzy zachęcają, aby nie zapominać o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. W czasie tych dni, w sobotę od godziny 11 do 15 w Akwazdroju będzie nasze stanowisko poboru krwi, gdzie serdecznie zapraszamy. Trzeba być troszeczkę przygotowanym, więc być po lekkim, lekkostrawnym śniadaniu i mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i z numerem PESEL. Loty konkursowe balonowego turnieju Polski będzie można podziwiać w piątek 6 września od godziny 17:30, a w sobotę 7 września rozpoczną się o godzinie 6 i 17:30. Ma być również możliwość lotu balonem dla uczestników Dni Wałbrzycha. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.